Jak dobijecie 3000 lajków, to wrzucamy analizę SKT z Fakerem na czele. Jak widzowie, Jankos już nie będzie dłużej w Gitu. Ogłosi to właśnie na swoim Twitterze. Nagra nawet vloga. Co poszło nie tak? O co chodzi? Możecie tam obejrzeć. Generalnie Jankos jak i Flaked nie będą w Gitu na 2023 rok. Za Flakeda wchodzi Hansama. To już ogłoszono na Twitterze. Za Jankosa jeszcze nie wiadomo kto. Podobno Elioja może być, ale nie wiadomo jeszcze, zobaczymy. Tak stwierdziłem, że nagram właśnie, mam ostatni taki, ostatni taniec Jankosa na chińską formację JDG, JDG. Tam na, na początku były runki, takie standardzik na of Fleet. Hubs gra Conquerora. Co ciekawe, Yagao e, gra tego, First Strike'a na tym slasie. Wydaje mi się, że powinien grać Conquerora, ponieważ przeciwna drużyna ma trzy mele postaci, czyli łatwo bardzo mógłby E, po prostu nabijać staczki Tutaj troszkę Caps stroluje ponieważ widzieli, że zinwedowali red buffa I po raptorach, no to jest oczywiste, że nidalka przyjdzie na mida I przez to, że dało się tak obić teraz, to będzie mu ciężko na linii e, Janko jest w tej ciężką sytuacji, ponieważ nie ma w ogóle ani jednego prajo Na żadnej linii A Akali powinna mieć, ale przez to co się stało, właśnie ta nidalka zgankowała No ma tutaj ciężką sytuację Broad side Dolny Las jest zwardowany też na maksa Patrzcie, jak fajnie dojuje tutaj Warda. Jednego z i tego niestety nie dojuje. Po prostu idzie na golemy. Będzie pewnie cover tutaj i dive'a. Bo Renata, kalista, to jest taki lane, gdzie oni potrafią zdejmować 2 na 2 na drugim wave. Ie. To jest jeden z silniejszych botanów. Tutaj kapsik wymiany. Bardzo mi się nie podoba, że zaczął z tym Dark Sealem. Co to? Co on stopował? To, to jakiś, jakiś bóg był? O, i tutaj Targamas wchodzi i jest Kilek. A się na gierka trochę. No, tutaj w tej gierce flaket będzie Fed. Jazda First bladzi Tu. Janko, zajdź, do farm kilka. To jest bardzo dobre, tak szczerze, dla Janko'sa, bo przez ten inwade i przez to, że nie ma prawie żadnego na Na żadnej linii, ma bardzo ciężką sytuację, no bo nie mam po prostu tyle kampów. I taki Kilek jeden, jedna asysta bardzo mu dużo pomogło w, w odbiciu ExPA do Nidalki. No i. I będziemy tego goldu dodatkowego, również, więc nie będzie odstawał. No, aktualnie patrzcie, 600 golda ci tu wygrywa. Jest dobrze, jest dobrze. Tutaj, e, ten ten Jankosi krykuluje. Pewnie dwa Longswordy jakieś. A nie, on ma aż tyle golda. Dirka kupił całego. To, to dużo, to dużo. Ten spaj będzie mocny. No i tutaj fajna powtóreczka. Jak Targamas, fajne okienko zobaczył z flashem. Dużo ludzi nie, nie respektuje, rel, tak szczerze. Bo, jak ona jest na tym. E, jak nie jest na koniu, tylko na tym ludziku. I ona z powrotem klika w swoje. To ona z autoataku ataku stu nadaje. I dużo ludzi się tego nie spodziewa. Więc, widzowie, uważajcie na to. Jezus, ale na topie jest stomp, Widzicie to? Renekton nie stepował jeszcze. a A <grystanie> Maokai znowu many nie ma. Totalnie go naklepał. Wydaje mi się ogólnie, że Maokai jest słabym toplanerem. Makami się powinno grać na dżungli O i tutaj co ciekawe, patrzcie Jankos nie farmi kampów na bo grom stał i wilki każdy dżungler, prawie każdy dżungler poszedłby po prostu to sfarmić bo te kampy mają większy level ale że e, bot lane JDG użył samonery wszystkie i ten wave się do puszował do strony G2 to on stwierdził, że on zgankuje tam i to jest bardzo dobre. To jest taki five head, bo Kalista, jak jest behind w creepach. No i to był, powinien być useless. <gryw hypotheses> Jeez, jaki geniusz z Kanowiego! Przerwał recall Makojowi, bo by zrekolował. A tak mogą zabić teraz. Ej, to jest takie genialne. Tej ładna egzekucja. Jeszcze Grompa weźmie pewnie. Weźmie, weźmie. Nie, ej, ładnie tutaj kanawiz zagrał. Ciekawe to było. Ale to wina też Broken blade'a bo jak widział, że Jankos był na bocie, to on. Powinien grać bezpiecznie. Nie powinien się w ogóle bić z tym z Renektonem. Bo po prostu to jest oczywiste, że jak ty zrobisz ganka na bocie, to przeciwny jungler, tak powiem wam, 75% będzie robił akcji na topie. Bo po prostu nie ma co innego zrobić. Bo no, patrzcie, jakby był na bocie, jakby szedł na bota, to po ptakach. Po ptakach by było. Więc on po prostu cross mapował, cross -map tak zwany, wziął dwa kampy Jankosa. No, i zabił topa. I, jezu, on ma 50 kill do 22, 22. Ale czy Jankosa to wina? Nie, według mnie Jankos smrufuje tę gierkę aktualnie. Flakę dalej dostaje na dziurę, mimo tego, że ma 3-0 i dostał dwa ganki już. O! Nie amany tym Jagao, chociaż ma dwa ciasteczka. To nie wskoczy, co? Nie, nie wskoczy, dobra. Ciekawe, wydaje mi się, czy jakby już ciasko, wódź, może by zabił tego kapsa nie, nie chciał ryzykować I tutaj dragon dla... Przeciwników Będziemy traktowali G2 jako naszą tutaj reprezentację Nie, nie podoba mi się bardzo to, że Flaket Nie miał praju teraz, bo... Jak jesteś, jak jesteś Jankosem I gankujesz bot'a dwa razy Oddajesz killa tej Tristanie, trzy kile ma I on przegrywa prio, przez co nie możecie nawet walczyć od Rekka No, ja bym się, ja bym się wkurwił naprawdę, no wkurzyłbym się totalnie no, bo jak komuś jednak coś podajesz tyle, tyle zasobów, sam siebie tak jakby e, jezu polskiego nie potrafię. E, sacrifice, wiecie o co chodzi, nie? Sacrifice. Mam nadzieję, że to widzowie. Sacrifice'ujesz samego siebie, że nie farmisz kampów i gankujesz tego bota, no to oczekujesz, że ta linia będzie wygrywała. No ale, no, 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 no tak nie jest, no. Nie wiem, jak kontrujesz tą kalistę z Tristaną. No to chciałbyś ma mieć prajon, tak? Nie, to po co po co pikować w takim razie tą Tristanę? Jankosi podchodzi po topam, tylko weruje dive'a jakiegoś, ale. Coś mi się wydaje, że tutaj Herald będzie na stronę właśnie Chin. Bo ma ok musi cofnąć. Ma te niby, ale rynek tu na walkach jest, jest mama mija widzowie, jest bardzo potężny. Styla Sakali powiedziałbym, że oba te championy są na tym na tym samym poziomie. Nie sprawdza Heralda. Daj mi się że mógłby sprawdzić, ale co, cizuje Ganka? I jak to wyjdzie, to spoko, spalona rka. Ej, teraz będą mogli podejść po tego Heralda tak szczerze, to jest takie mądre? A, niestety. Bot w przeciwników znowu jest pierwszy. Oj ojoj. Dobra, połowa życia stracona. Potlem w ogóle schodzi do końca, będą hitowali tego heralda razem. Renekton pewnie cofnie i pójdzie na bota. No, Tristana z, z, raczej nie zabiją Renektona, więc w sumie to jest mądre ze strony Chin. I Kalista pójdzie na topa, pójdzie Herald, wezmą Turret. I ta Kalista wróci do gierki Patrzcie, teraz jest 1400 golda w plecy Po tym się będzie miała równo golda I z przewagą Nidal'ki Renektona No, Chiny będą prowadziły dosyć mocno On nie cofa tym Renektonem Aha, tam jest stepował. I... No, no, i dlatego Tristan tutaj nie może hitować dalej 4-4 na topie tutaj mm, no według mnie Tutaj G2 mogłoby szukać Chociaż Herel nie ma 6 levela. Więc, no tak ciężko. Ojejku, ta dzida. Za połowę życia. Szkoda, że Janko tak dziwnie rzuca. Dla, <noise> jest Heraldzik. Wezą to? Bo się pokazał na midzie, więc mają takie krótkie okienko. Oni po prostu stwierdzili, że nie będą pobrali, że nie będą poszywali mida. Znaczy nie obroją tego wavea. Na tego, którego styla, tylastras idzie. No, nie zdążył po prostu. Turec zabił ten miniony. Ale, za to wezmą top turret, no jak widzimy No, jest 1000 golda przewagi już Mimo tego, że jest 4-1 w killach, dla tu To jest, kurde, trochę komiczne Flaket ma już tego, Krakena, więc Naprawdę, on powinien karować. I... Nie ma jakiegoś takiego, takich, nie wiem Przeciwnicy nie są aż tacy Nie mają takich championów, które tak naprawdę będą uprzykrzały życie Bo jakby na Akali na co takiego? Kamil, to byłoby ciężej. Ale gra na który będzie pierwszy target hitował. Nidalka tak samo. Sylas też raczej nie chce wbijać, więc. Może wiesz, że Flaket, No tutaj będzie robił, robił jakąś tutaj przewagę. Wzią, wzięty kolejny playcik. Nie wiem, czemu bombę nie rzucił. Nie, wiem, powiedzcie mi, czemu wizowy, bo nie rozumiem. Czemu czemu nie rzucił? A widzowie, jak jesteście jeszcze tutaj, jeszcze oglądacie. Dajcie łapsko w górę, proszę. Proszę. Strzel kciuka. Daj suba, bo wydaje mi się, że YouTube się troszkę zepsuł aktualnie, bo dużo ludzi straciło zasięgi. I jak wam się nie wyświetlają moje filmy na głównej, to dajcie subskryp... Zabierzcie subskrypcję i, sub... i dajcie subskrypcję ponownie. Oglądałem tego ziomka z dupy i mówi, że to działa, więc jak chcecie, żeby wam się moje filmy wyświetlały, to zróbcie to. Oks, oks, łapka w górę, subek i dzwoneczek. No i wracamy tutaj do gierki. A i mi powiecie, czemu on nie zrzuci bomby tutaj, bo to, dla mnie to nie ma sensu do niego. Jak ja grałem Trisana, cały czas bombę rzucałem i te turety spływają. I w sumie to jest ciekawe, że oni cały czas trzymają tą kalistę na tej linii i oni nie, po prostu nie pozwalają jej cofnąć. Jezu i czemu oni tak dostają na dziurę? Przecież Tristana ma tego krakena, oni powinni wygrywać mocno. I przez to, że RL teraz cofnie, Kalista będzie mogła zresetować. Ja im nie cofał jakbym Rel. Przecież wi wi nie wiem czy widzą. Nie no, nie widzę, że to jest na smoku ta nidalka. Chyba, no i tak to mi się wydaje. W sumie kapsły daj radę tutaj. Nie ma tego, że dostał troszkę na dziurę na początku, mimo tego, przez, przez tą nidalkę Bo Kai właśnie powinna dociskać na początku tego sylasa mocno też Ooo, jest zabrany coś smoczek Polska górą! Ale, ale, ale nie, czemu on się nie rusza, on nie dożyje tych dzic, on tak jakby Na klaty zbiera, jak, jak, jak Mariusz Pudzianowski Widziałem świetnego mema Z Pudzianowskim, że tanio ropy nie sprzedam Nie wiem, na, na Facebooku jestem takim bumerem Kapsik tutaj leci, będzie kilek będzie? No to? Oto No umrzyj! Dobrze, nice. Ej, oni trollują tu! No jazda! No i... a, 3 kilo naciągnął Espol. Dobrze, Silvan. jazda, vamos. Protobelcik. Nie wiem, czy w tej gierce Caps nie powinien kupić Riftmakera, bo ja to lubię grać protobelta, jak przeciwnicy mają jakiegoś Viktora Azira, nie wiem, Kennena na topie powiedzmy na ADK, jakąś Zajek, gdzie ja muszę wbić i ten dodatkowy movement speed się przydaje a jak z mają tyle melasów, to taki Riftmaker wydaje mi się, że jest lepszy Bo na przykład Knight ten, on w którym, który dużo nie grał, TS i ja grał ten matchup na Rogue, na Larsena to właśnie Riftmakera kupił i... no i to, to było zajebiste tak szczerze więc troszkę tak na... w sumie jakbym miał Riftmakera to by to nic się nie stało kurde Riftmaker a no nie wiem, ten protobelt Po prostu Może ci zapewnić ten dodatk dodatkowy skok I ten movement speed I masz sytuacje, w których nie miałbyś normalnie, więc Kurde, tak szczerze Chyba protobelt jest lepszy, mi się wydaje, bo Ja się a, Aaa, jaki szczęśliwy Bo ja się czuję, jak, jak gram tego Riftmaker'a To czasem no, jak moja drużyna nic nie zrobi to ja nie mogę wejść A z tym protobeltem, to jesteśmy w stanie skoczyć Tutaj, za dymkę zrobić fiu, -fiu. Z kolana przywalić z lasowi, no jest zajebiście. Nie, ona nie wali z kolana, ona chyba z. Tak, tak. Jak szurkę narzuca, to później kopniaka tak. O tak, tylko... Kopniakiem, PUM! I w czoło. Tak? Skocz. Dawaj, pokaż nam kaps. Ale jakby na przykład miał freedmakera i by rzucił te E i by czekał, to by mu się nastakowało całe. To jest właśnie zajebiste. Oj ojoj. No jest to jest r Rka, nic dalej nie będzie. Fajnie, że ich obija, wykorzystuje to, że... Co ty robisz? Boże! Nie, oni coś sterowali tę grę, prawda? Po co tak głęboko? Kaps, kuźwa człowieku. To on, on. ma taki problem jak ja. Jak jest do przodu, to on robi takie niepotrzebne playsy i oddaje shutdowna. Nie, nie miał shutdowna, ale. ale oddał. I to jest. to jest tragedia. To jest tragedia, bo Renekton bierze teraz drugi turet na topie. A wiecie, widzowie, drugi turet, tier 2 turet, daje 600 golda. Spójrzmy, patrzcie na Renektona. Jak weźmie ten turet, dokładnie 650 chyba. Nie, 600, okej, okay. 600 golda dostał. Czyli dwa killy dla Renektona, powiedzmy. Małka, Akali umarła. 4 kile, a oni zabili tylko Slasa, czy Nidalkę. Nie, tylko Nidalkę zabili, więc. To tak im się nie opłacało. Tak bardzo im się nie opłacało. Jeszcze nie liczę, expa, którego Renekton zyskał. I no, i tyle. Liczę tylko Golda, więc tra tragedia. A i teraz karalda jeszcze tracę, więc. Cup kuźwa, czemu to zrobiłeś? Czemu? Czemu? Ta gierka tak dobrze wyglądała. Mokę, no, okay, te golemy teraz bierze w tym momencie. Spoko. Musi nadrobić troszkę levelem. Dobra, i jest ta powtóreczka. Co ten Capsior tu zrobił? Ten w ogóle jak go wchodzi, bo ma nidalkę z tyłu, i kap rzucił wcześniej e Shurikena, więc tak może sobie po prostu wejść agresywnie. Nie, nie, już mógł skoczyć do końca, zabić tą nidarkę. Jeszcze, jeszcze ta Nidalka ma tą runkę Treasure, treasure Hunter. Więc farmią dodatkowe 90 golda za kapsa. Tragedia, tragedia. Ach. Dobra, będzie dragon. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Rynek tam teraz chodzi stopa. Będzie troszkę spóźniony następnego wave'a, więc wydaje mi się, że tu może wziąć tego wave'a na midzie. I będą mogli zaczynać tego smoka tu też jest spodzielne tego Mida. Caps tutaj wychodzi. O! Ciekawe combo, tylko jak on nie trafi tego shurikena? Ja pierdzielę. Jak on nie trafi tego shurikena? Teraz Akali jest useless. Jak jesteście tu teraz, rikolujecie idziecie topa. Nie bijecie się, bo przegracie. No widziałem przyszłość 139 tysięcy razy i ja wiem, że GT tutaj przegra, bo Akali nie ma ręki. Prawda? Dobra? No, nie wygrają, no, nie mają erek, no. Czemu? Jezus, Renek, to jeszcze jak ciśnie. Od razu, po. po tym, jak Akali używa erkę i zmisowała Shriekana. Ewakuacja! Uciekamy, uciekamy, nie bijemy się o tego smoka, bo po prostu. to jest gwóźdź do trumny. Akali jest najbardziej. No, niby flaket jest najbardziej nafidowany, ale wiem, jak gra flaket. Więc jak kaps nie ma Erki, ja bym się nie bijął. Ja bym powiedział: Salut, ewakuacja, idziemy crossmap, idziemy na topa. No, dupa jasna. No, troszkę przykre to jest, że oni mieli pozycję i w ogóle, ale takie rzeczy się dzieją. No i nie możemy, po prostu, jak coś się stanie złego, i wiemy, że to jest, to jest złe, że to będzie ciężko, no to nie powinniśmy tego kontynuować. Po prostu. Akceptujemy porażkę i gramy dalej. Oni nie zaakceptowali porażki i I widzicie. Błąd za błędem Błąd za błędem, No to znaczy Targama zajebistą tu robotę zrobił, ale. Ale is useless a Kali nic nie robi. Bezerki. No i tragedia. Szkoda! Jakbym, jakbym był gdzie tutaj, to im powiedział, żeby cofnęli. Naprawdę, przysięgam. Przysięgam na paluszka. O, widzicie teraz idą na tego topa. Jakby cofnęli z tego Drake'a, żeby wzięli ten Turet, te golem'y by wzięli i by nie byli tyle Golda w plecy, bo by, by nie oddali dodatkowych 4 No Oj, nie wzięli na tego Tureta. Obsrali się, totalnie. Oni mogli zabić tego Slasa, tylko się totalnie obstrali. Bo mieli całkiem dobrą wizję. Mieli tutaj na Tribuszu wizję e, przy Golemach i widzieli chyba nidalkę na midzie. Bo tam Rikolowała i to było okienko, żeby, ich, żeby zabić tego Slasa. Niby jak to ma peka ale wydaje mi się, że no, mieli przewagę liczebną, więc powinni to zrobić. Nidalka kupiła bansi w ogóle? Żeby po prostu Akali ją oświetlała. Całkiem, całkiem mądre to jest, bo. O, kto, kto inny zabije Nidalkę? No, Akali tylko może wejść do przodu, bo ty nie wejdzie. Rel niby wejdzie. O? Jezu, Targamas nie widział. No i teraz, robią kiedy Nidalka tutaj jest. Gdyby zrobili tego, daj was szybciej. Okej okay. Zobaczymy, jak to wejdzie Redaktor jest bardzo silny. No, za głęboko. O Jezu, przepraszam, aż sobie bekłem. Za głęboko. Cups. Czemu oni tak biegną? Na nich się kloce? Ja tej gry widzowie nie oglądałem, żeby nie było. Jezus. Ale ją, ale dźga go! Ale go dźga. O Jezu, o Jezu, i to jest Baron Azshor Baron pa, para... para Chiny. no ja nie wiem Flagen, wypij sobie kamusie Dla kapusia Targamas <grystanie> uśmiecha <grystanie> się z jakiegoś powodu Ale to Targamas mógł lepiej dużo zagrać, bo... Najpierw nie zobaczył Nidalki, która wchodzi w krzaka A później za głęboko wszedł na tego Sylasa i przez co Turet go prawie zabił go nie zabiją tutaj Przecież... -ka Kali nie ma ja się nieździłem, jakby Sylas zabił ich. A nie ma Erki Akali. Jakby miał Erkę Akali, by ich zabił. Albo nie? Dobra, farmazona sprzedałem. Raczej by nie zabił. Ja bije ten kapsik jednak. O, Jakało się śmieje, że syntował. <grym>, ale to jest, to jest ciekawe, co zrobił, bo chciał, tak jakby, spustoszować bota, żeby mieć tempo na mapie widzowie. Tak jak macie tempo w szachach, nie wiem, czy rozumiecie. Więc jak spuszał by bota, miałby więcej, miałby więcej czasu, żeby grać na topie Zanim gdzieś tu by puszywał bota, więc to... Na papierze to wyglądało zajebiście No ale egzekucja, no nie najlepsza jagała. On barona tak czy siak chyba nie miał Tak? Bo nie nie wiem w sumie, czy się zresztą z baronem No i... Ciekawe, czy szybciej nie, nie zabił tego Jankosa Jezu, ja jaką dzidę dostał Ale ja nie wiem, ten typ trafia każdą dzidą to jest przeciwieństwo Jankosa Kosa. <grywia> eee, no ich to najwięcej. The zadał. Polak. Polska Górą. 1 V9. Nie, ale tak szczerze, wydaje mi się, że najgorsi gracze w tym meczu ze, z drużyny, drużyny prawie to Yagao. 100%. On. Ja go bardzo nie lubię jako gracza. Oni wygrali niby Chiny, ale. Mi się wydaje, że on był zawsze kierowany jakoś, że on nigdy nie robił... Okej, okay, może nie był karowany, ale on był takim zadaniowcem. On musiał się wyskalować i robił dopiero coś, ale żadnych... On nie był playmakerem. Nigdy nie lubiłem go na Sylasie. On jakąś talią grał, Azirem po prostu pod push. Na Sylasie tego gościa nie lubię. Ze strony g Wydaje mi się, że Broken Blade, Broken Blade ma fatalną gierkę. Ale to ze względu na matchup też. No po prostu nie da się grać małokajem na Renektona. Jak widzieliście, no totalnego stompa dostał, ale to jego wina też, bo... Pozwolił taki matchup zrobić w leś, na, na, na topie nie, nie oglądałem draftu, ale no takie coś nie powinno się wydarzyć Caps, szczerze po Jankosie Drugi najlepiej performujący zawodnik tutaj z g Bo Jankos to co zrobił w tej gierce To było, to było bardzo dobre Skerował bot'a totalnie, bo ten. jakby mieli same teraz To by wygrali tę gierkę, ale mają flakeda A Caps no dobrze grał, tylko no za głęboko Raz wszedł, oddał tego shutdowna, było bardzo głupie i kluczowe ale przynajmniej coś robi. Ja wiem, jak to jest, jak. Jak drużyna troszkę jest i, i ty musisz. O oh jest. No, ale to, to, to jest tragedia. No, a Kani to nic nie zrobi, widzicie? On. machnął sobie tak, no po prostu. Nic się nie da zrobić, także już. Bo oni czekają na porażkę. No i Flaker, naj, najgorzej, właśnie tutaj grający zawodnik, daj mi się. Nie no, bo, bo... Nie wiem tak szczerze. Dobra, no, Oakenblade ma tragiczny matchup, ale Flaket miał tą przewagę i on powinien skarować. Nic nie zrobił. Targamas. Nie wiem. Chyba taki średni performance. No mógł zagrać lepiej, nie widział tam jednej okazji, raz za głęboko wszedł, ale te ale ganki ładne z Jankosem były, więc no raczej tutaj Broken Blade ze względu na matchup i flaket jako gracz, więc to trochę to jest, bo oni, oni powinni to wygrać. I tutaj JDG zamiast czizować, znaczy chizować dalej i z tym naszorem po prostu na spokojnie biorą tę gierkę, mieli dużo go do e, wydania, cofnęli. Mogą czekać na kolejnego smoka i dopiero będą kończyli tę gierkę, albo więc pewnie po prostu będą teraz farmili wszystkie kampy. Widzicie, Kolemy są, raptory, wilki, gromp gra będzie stawać. Raczej swarmią te wszystkie kampy, możliwe bez golemów, bo troszkę daleko są. Będą grali pod... pod kolejnego smoka w dolnym lesie. Będą wchodzili na kampy przeciwnika i będą szukali po prostu tutaj walki. Reaktor wziął botwavea, teraz pójdzie na grompa, Widzicie, no, dodatkowe 100 golda. Krusko, szkoda, że tych golemów nie wziął ten Jagao. Wydaje mi się, że mógł Bo ma TPK, więc zawsze tak jakby jest wokół drużyny swojej Mnie tak wkurza, że Wysocki nie, nie gra TPK, tylko gra tego Ignite'a, bo on nie może chodzić na Sajda nigdy Sam Bo jak idzie na Sajda, to drużyna jego po prostu umrze Bo on nie ma TPK O No nie No, no kaps, no ty nie możesz zaczynać to Akali, to musi Targamas wejść pierwszy No i stracił, no szkoda ja się to jest problem takim jak Rasha Kali, że ty nie możesz zacząć walki. Znaczy, czasem możesz, ale no to są różne. Znaczy... No, co on robi? Tym z tym to są takie no, specyficzne sytuacje. Znaczy na, na początku. O jezus, Jankosik żyje? Przeżyj! Jest polsko góro. Polak przeżył, polska numera widzę, że, że ma tą krew polską, prawda? Okej, okay, nasz on jest szybszy Szkoda, że nie ma tutaj timer A jest, prawy górny ruch Baron timer Ja, ja, ja cały czas na lewo patrzyłem Myślałem, że dragon staje szybciej niż, niż baron On w prawym górnym jest Okej, okay, dobra, no ślepy jestem Nie wiedziałem Wydaje mi się, że oni po prostu się zgrupują w piątkę na to... O Jezus, no i to jest tragedia Jezu, ale ten rynek to nie jest bestem, widzicie to? Jak on se wchodzi, i nic nie można mu zrobić. O, flacket, flacket, flacketino. Ojojoj, oj. to będzie koniec, chyba co? No i będą grali pod Saula Triple Crippa, nie dali. Ale wydaje mi się, że to nie wina Jankosa Kanavi dobrze zagrał, fajne dzieci trafiał. Jankos mógł grać troszkę lepiej mechanicznie, dożować. Ale co miał zrobić, to zrobił. No, jak to się mówi, szkoda sensu. Nic dwa razy się nie zdarzy. Ostatnio umiera nadzieja, widzowie. I właśnie umarła się tak... <laughs> Jankos się cieszy przynajmniej Ciekawe czy wiedział, że to już będzie ostatniego gra, chyba nie Dopiero teraz to jakoś się e, wszystko podarzyło. <laughs> Ten Tam tańczą na topie, a ten z Jankosem tańczy Widzicie? <laughs> o, zabił go <laughs> Co za skurczywyk No i tyle, widzowie Tutaj macie gierkę jeszcze, jak grali na, na Evil Geniuses na Ameryczkę Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tej łapeczce i zapraszam do kolejnych odcinków. Salut!